On nauczyciel sportowi, wychowawca młodych talentów, pokazywał, jak to można i w zakresie sportu czynić, byśmy mieli więcej nadziei, która widzi dalej, więcej miłości, która widzi głębiej i więcej wiary, która widzi twórczo, bo widzi inaczej. Szczęść Wam Boże i idźmy w pokoju i błogosławieństwie Chrystusa do naszej żywocickiej świątyni. Amen. Oczywiście na mszę zapraszamy o godzinie 17, a tymczasem poproszę o zabranie głosu pana Ireneusza Wodniaka, głównego kolegę. Witam Państwa serdecznie. Mnie nie było w programie tej imprezy, ale skoro jestem, to chciałem powiedzieć parę słów, jak to wyglądało od kuchni. Skąd w ogóle u Norberta ping-pong się wziął, jak to się wszystko zaczęło? Nie wiem, czy wszyscy mnie znają, nazywam się Ireneusz Wodniak, pochodzę stąd, z Żywocic, chodziłem tu do szkoły, mieszkałem przez ładnych parę lat tutaj w tej szkole. I w 1974 roku, mój ojciec był dyrektorem tutaj długoletnim, został przyjęty do Żywocic nowy nauczyciel, pan Rudolf Wieluch. On uczył matematyki i wychowania fizycznego. To się potem dobrze składało, że on uczył też matematyki, bo miał jakby inne też sposoby nacisku na tych, którzy trenował. Więc ja tylko kojarzę, że z panem Wielochem pojawiły się stoły ping-pongowe w Żywocicach. 3 stoły, 2 tajfuny i 1 relaks stały na korytarzach. Oczywiście powstała sekcja tenisa stołowego. Zaczęli grać wszyscy. Ale to nie było taką łatwą sprawą dostać się do stołu. I chodził taki mały chłopaczek w pierwszej klasie, Norbert z paletką zawsze, ale gdzie tam tak gwiazdorzy, mówię, grali, nie dopuszczali go do stołu. On miał o tyle dobrze Norbert, że mama jego pracowała tu w szkole i przychodziła bardzo wcześnie do pracy. Więc Norbert też już 7 się stawiał do szkoły, oczywiście zawsze z paletką. Ja sobie dość dużo grałem, bo jak że mieszkaliśmy tu w szkole, to myśmy się potykali tam 15 po 7, do 8 i graliśmy. Wydaje mi się, że to wszystko się zaczęło dzięki panu. Ja wiem, dzięki mnie. Umiał pan znaleźć i w tej młodzieży, w tych dzieciakach tutaj zrobić coś takiego, że w nich zaistrzyło. Że była reforma w szkolnictwie i te szkoły wiejskie, takie jak w Ściborowice, do 4 klasy redukowali, tak? I tam też zrobili 1-4. Ja w Ściborowicach już miałem 3 na zawodach ogólnopolskich. 3 zawodników miałem, 2 dziewczyny, 1 chłopaka już. A tu trzeba było przejść Stefę Wrocławską, to ciężko było. Ale piękne to, że udało się panu zaszczepić w tej młodzieży tyle moralności. Nie, do tego stopnia, że fair play, nagrody i taki problem, szacunek. Tak, tu widać u zawodnika, czy on zaskoczy, czy nie. Mimo tam dużych zmęczeń, obciążeń i tak dalej. Jak zaskoczy, to jest w porządku. Tego później nie można odgonić od tej pracy. A jak komuś tam, aha, i muszą być wyniki. Zaskoczy, to znaczy dyscyplina musi być, Dyscyplina, tak? Musi być, tak. No i wyniki oczywiście. Im lepsze wyniki, tym jest ale tendencja. Z matematyki również. Też. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Z Delhi przyjechali z medalem mistrzostw świata, Gruba Kucharski i w półfinale Pirończyk, kurde, z Michem i wygrali z nim. To było też. Ale tak patrzę, że tam jest ten dyplom. Prowadzący do wielkości.
przez wdzięczność, przez błaganie,